Cześć, Maciek z tej strony RetroBajtel. Jako że moja licencja na nagrywanie materiałów typu kasety bez pudełek, kasety bez opisów sprzedaje się bardzo dobrze. Ostatnio sprzedałem ją Eliopowi i gruby hajs zarobiłem na tym. No i za pieniądze właśnie z tej licencji kupiłem sobie tapę karta albo tape karta z arcade'ówkami. No i myślałem, żeby go wam po prostu pokazać, zrobić taki przegląd tego tape karta, ale z kolei moja wiedza na temat miliarda tytułów na Commodore 64 jest niewystarczająca i nie wiem, ile lat mi zajmie wchłonięcie tego wszystkiego, pochłonięcie tych tytułów. No to postanowiłem, że jednak będę leciał sobie tytulik po tytuliku i nie wiem, tak żeby to nie były za długie odcinki, może coś z tych gier będę znał po tytule, może akurat nie z Commodore'ka, ale z jakiejś innej maszyny, ale polecimy sobie jeden tytuł po drugim, tak żeby to długo nie trwało i tym samym zapoczątkuję kolejną serię arcade'ówki, albo nie wiem, arcade'ówki bez pudełek. Arcade'ówki na tej karcie. Zwał jak zwał. Jedziemy po kolei i będziemy się dowiadywali o tych grach. Ja będę się dowiadywał, czy po prostu znam te gry, czy nie znam. Pewnie nie znam. No i to przynajmniej poznam i się nauczę. Dowiem się, o czym ta gra była. No i zobaczę, czy mi się podoba, czy nie podoba. No to zapraszam do wspólnego poznawania tych gier. Jedziemy. Na dzisiaj będzie na słuchawkach. Trochę tutaj zautomatyzowałem proces moich nagrań, więc mam taką słuchaweczkę z bardzo przykrótkim kablem. Dobra, jedzie to jedzie. Aha, dobrze, najpierw sobie zainstalujmy tego tape karta. Nie wiem, pamiętacie, pewnie wam mówiłem ostatnio, jak przy instalacji tego tape karta uziemieniem z magnetofonu przejechałem po porcie magnetofonowym, no i poleciały dwie kości pamięci, więc teraz zrobię to bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie. O, żebyś tu mi się czasem nie zepsuł, mój kochany Commodore. I teraz chwila prawdy, odpalimy sobie tapę karta, tape karta, jak taśma to tape chyba, nie? Powinno się mówić, okej. No to dobrze. No to teraz sobie przełączę. Cyk, jestem już w moim okienku. Hello. I lecimy z tym. Cyk. O, to jest dobrze, jak się tak to odpaliło. I sobie teraz robimy Shift i... Nie, Commodore i... O, dobrze. Powinno nam to wystartować. Znacie pewnie logo tego pana, znaczy stronę i logo tego kolegi. No i sobie teraz lecimy po kolei. I to, no nie, ja nie wierzę, że ja tą pierwszą grę w ogóle znam. Czekajcie, przygrywa tam jakaś muzyka, na razie nic nie ma. Oczywiście, że znam tą grę i oczywiście, że... Czekajcie, ja ją ostatnio pokazywałem, ja ją już pokazywałem 1000 razy, no ale... Troszkę sobie jeszcze spróbujemy, jak to w ogóle chodzi. 35 kilobajtów pamięci zajmie. No to dobra, 1942, druga wojna światowa. Zobaczymy, jak to nam wystartuje. W końcu też będę słyszał dźwięk i będę mógł w pełni przeżywać tą rozgrywkę. No, znacie, nie? Ja to pokazywałem na tym kartridżu. Golden Card, no ale zobaczmy tutaj. O, no i w końcu słyszę muzę, pięknie. No to tak, taki szybki szpil, to chyba bez żadnych trainerów. Get ready to play. Czy to jest ten joystick? Oczywiście, że to jest ten port joysticka. No i to jest 1942. Jak to się pięknie w to gra z dźwiękiem, naprawdę. Tu jest power, nie? Sobie lecimy jakiś power. Mamy lepszego gana, już nas rozwalili oczywiście. Gra jest bardzo trudna, jak każda, w którą gram na Commodore. Ale sobie fajnie tutaj możemy, o, możemy sobie jakiegoś tutaj, tu będzie ten mocarz, nie? O, on tu gdzieś nam będzie latał. I takie gry ja uwielbiam, takie shoot'em up'y, ale takie klasyczne shoot'em up'y. Ten nas będzie gonił jeszcze raz. I myślę, że na tym razie zakończymy. A, to już od... no. Dziękuję. Fajna gra, bardzo piękna. Lecimy dalej. No, bo ja tego nie zresetuję, nie? Nie zresetuję.
1943 Battle of Midway, czyli Bitwa o Midway. No to jest kolejna z serii tych gier z 1942, tych shoot'em up'ów, czyli to jest jakaś tam kontynuacja. Dobrze. Lecimy. A jest jednak trainer. Unlimited Lives? Nie, no bądźmy uczciwi. Always complete level? No. F1, a nawet na two playerów idzie grać. F1, zobaczymy co tu się zmieniło. No i znowu mamy ten ekranik, mamy samolociki. Ja to ostatnio na retrospekcji, jak widziałem 1944 chyba to było, nie? To co tam z tej, ta konsolowa wersja, ta arcade'owa, to było naprawdę coś pięknego. Coś pięknego, te efekty specjalne, to... Aha, ja wiem, dobra. No nie, no jeszcze... Port joysticka, bo ja powinienem tu już lecieć. I pewnie zaraz polecę. Jak ja to kocham. O, i już lecimy, już lecimy. W sumie, że my jeszcze nie rozwalili, to cud. Też bardzo fajne. Coś tam zebrałem, ale te 42 wydaje mi się lepsze trochę. Nie wiem, jakoś tak, może większy ekran. Coś tu mam do zebrania. Prostsze to przede wszystkim, prostsze. Co taki mały ekranik? Visual contact with enemy. Targets confirmed. Dobrze, czyli mamy pewnie jakiegoś bossa albo coś w tym stylu, zobaczymy. Ale jak fajnie się gra z dźwiękiem. Kurde, ja też miałem zawsze taki przytłumiony ten dźwięk, żeby mi nie ściągał ten mikrofon za bardzo. Coś tu... Aha, bo ja mam życie, czyli tu od pierwszego strzału nie ginę, tylko mam tam jakiś zapas energii. Tu... O, widzicie, coś tu się dzieje. No jest łatwiejsza ta gra. I fajna, lubię, też mam frajdę z grania w to. To jest jakiś mój kompan, który... A nie, to nie jest mój kompan, absolutnie. I tu mam tych bossów. Cyk, 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 cyk. No. Aha, power. Biorę powera, no i przeszliśmy level, nie? No chciałoby się grać dalej, zobaczymy tylko co tutaj dalej jest, ale nie, clear special bonus, mam jakiś tam bonus. Czyli wracamy na ten lotniskowiec. I co? Aha, no i po prostu lecimy dalej, nie? Lecimy dalej. Dobra, następna gra. Aha, no tak, joystick jednak znowu w tym porcie i jedziemy. 720 degrees. Nie wiem co to jest, 720 stopni. No ciekawy jestem co to jest za gra. Ikari to mi się coś... Space for next stage, ok. I co to może być? Co to może być? Infinite timer, no. Czyli to coś na czas, tickets, no. All equipment, pełne wyposażenie. No kurde, ciekaw jestem. Ja pierdzielę. Czyli na dyskorolce jedziemy, tak? Czy co, jakbym jeszcze był skatem i... Lubił takie klimaty. Nie no, wiecie co, wygląda to spoko. Czyli tu jedziemy po takim skateparku jakby. Aha, i skaczemy sobie pewnie przez te różne tutaj hopki. Tu się wywrócił. Skate or die. Aha, jeszcze pewnie omijamy jakieś, widzicie, coś tam nas... Next ticket. Dobrze, press fire to continue. Dobra, ostatnia jazda. Tu przez drogę musimy uważać. Nie no. A, czy możemy jakiś hełm sobie kupić, tak? Hot helmet jakiś. Timer, ucieka nam tutaj jakiś licznik. Do wody, żeby nie wjechać. No gdzieś sobie tu jeździmy, na tej deskorolce. Nie, gra kompletnie nie dla mnie. Nie dla mnie, sorry. Takie gry mnie nie interesują. Jedziemy dalej. Tak spróbujemy może do... To była trzecia. Jeszcze dwie gry przejrzymy i... Będzie kolejny odcinek. Może moja licencja wzrośnie na wartości.
Athena 40 kilobajtów. No to jedziemy w Atenę. Pod każdym też filmikiem wpiszę te tytuły, żeby... O, przynajmniej teraz jak ktoś mnie zapyta, czy grałem w Atenę. Oczywiście, że grałem. Chociaż nie wiem jeszcze, co to jest. Athena z 87, Press Fire to Start. Świat lasu, tak? O! Tu ona taka przeźroczysta jest, ta babka. Znaczy nie przeźroczysta, no takie te... Skaczemy. O nie. No i co, ten nas goni, możemy mu coś zrobić? Nie, no tylko... Pewnie jak jest kolizja, to co... Czekajcie, tracę energię, tracę. No i sobie skaczę. No wtedy i tak nas przegoni, nie? Co ja tu mogę robić? O kurde, ale... Nie. To nie miałem coś... zrobić. Athena. Czekajcie, idzie w ogóle przez tego... No niby tam idzie jakoś przeskoczyć, ale co ja tu mam zrobić w ogóle? Czy idzie spacją robić, czy nie? Do tych... A! Jak ja w niego... Kopię, bo ona kopie, ta Athena! Ale tego może kopnąć, tego... Tak, może go kopnąć. Cyk, o. Mam jakąś różdżkę. Aj, może różdżką jeszcze będzie. O, to takie całkiem złe nie jest. Spokojnie. Jasne, że kontynuujemy. To powiem wam, że... Athena go kopnie, nie? W tych majach też może kopać, nie? O, ten to trzeba na tego uważać. Czy jakoś da... No, ale... Dobra, musimy go pewnie kopnąć... Twarz, niestety. A, to możemy go przeskoczyć. Parę strzałów musi dostać, nie? Wybitne to nie jest, ale już mi się spodobało, że coś tu znalazłem, jakąś tą różdżkę. I może jak ten tu podejdzie, to bym... O! Stanę sobie na tym pieńku i go kopnę. No dawaj. Gdzie on tu? Aha, nie idzie. Teraz poszedł. Jaki bezsens. Nie interesuje mnie to, co nawet będzie z tą różdżką. Nie, dobra. Jest tu co odkrywać. Badlands! Czy jakieś złe krainy. Begin Race, czy co to będzie, jakiś wyścig? Nikt się nie chce dołączyć? No to nie, no to jedziemy. A, tu jakimiś autkami jeździmy. No i co? No jadę tym autkiem, dobra, no i... No co to jest? A no ścigam się z nimi, no dobra, no. Aha, no racja, no mamy okrążenia, dobra, czy ja się niby z nimi ścigam. O kurde, te sterowanie, dajcie spokój, czyli w tamtą stronę muszę jechać. No. Sterowanie, wiecie co mi, jak była taka gra na peceta, taka ktoś to napisał, jakiś chyba student, czy ktoś tam żużel, coś i tym jednym klawiszem tylko zakręt robiło. Aha. No i taka wyścigówka. Tu w ogóle dźwięku nie ma w tej grze. A, i się ścigamy w jakiejś takiej lokacji. Nie, daremne. 2, 3, 4, 5. Battle Zone. No to dobra, skończmy na tym Battle Zone. 20 kilobajtów zajmuje ta gra, ale tytuł obiecujący, więc zobaczymy, co to jest. O, już się tego boję, już się centralnie tego boję. F1 to play, no przecież nacisnąłem. Nie! Co ja mam powiedzieć? Czy ta gra jest z 60 któregoś roku, czy... Nie, no to mój komodorek, nie, on ma dużo większe możliwości. Nie. To w nagrodę jeszcze jedna gra. Bo przy tej nie spędziliśmy zbyt dużo czasu. Battle Zone okazał się... daremną grą. Blasteroids!
Nie, dobra, będzie 7 gier jednak, bo widzę, że już tam jest Bomb Jack następny, a Bomb Jack to jest w ogóle hit z mojego dzieciństwa na ZX Spectrum, no i nie mogę nie uruchomić w pierwszym odcinku inauguracyjnym, wprowadzającym w tą piękną i najlepszą na wszystkich kanałach serię, jakby mogło Bomb Jacka zabraknąć. No, czyli są trainery, kurde, są trainery. Nie trzeba lizać portu joysticka. Jest trochę lepiej. Mhm. No i jedziemy. Blaster. A, ja wiem co to jest. To jest taka gierka, taka szczelanka, jak miałem tam Galaxian, czy nie Galaxian, tylko... Ale to było dużo lepsze. To co ja chyba grałem na tych kasetach, tylko nie pamiętam jak się to nazywało. Dużo bardziej dynamiczna ta gra była, taka podobna. Mam ją na tej pierwszej kasecie, tam były chyba najlepsze. I to była taka gra, kurde, jak ona się nagrywała, nazywała. No, są takie te asteroidy jakieś tu. Strzelamy w to, to chyba zbieramy, nie? Czy nie? Tak, to zbieramy. Sobie lecimy, on tam przelatuje przez ten ekran, nie? Ale wiecie co, można mieć fan z tej gry, tylko że dużo gorzej to chodzi, moim zdaniem, i dużo gorzej wygląda niż ta gra, którą ja tam... Nie pamiętam jak się nazywało. O, muszę tu co, zadokować? Have to clear? Co? You have... A. Dobra, który sektor tak jakby chcemy oczyścić, czy coś tam? Nie zdążyłem. No jest to jakaś grafa... tu mam jakąś trochę inną broń. No... Nie jest to złe, nie jest to złe, ale grałem w lepszą grę tego typu, wtedy co... Przede wszystkim dynamika była super, bo te asteroidy, one się powiększały, te ciała niebieskie, te ciała obce, one gdzieś tam leciały na mnie z większą prędkością, jakieś tam większe kąty natarcia były i coś się działo na tym ekranie, a tutaj jest takie sobie, nie? No, powiem szczerze, ma to jakiś klimat, tak samo te grafiki, które gdzieś tu są, powiedzmy ma to jakiś klimat, ale nie jest to wybitne. Jedziemy dalej. Ale jest muza w słuchawkach jest. No i oczywiście, czy mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I ósmą grą będzie Bomb Jack i teraz będę miał porównanie, bo Bomb Jacka oczywiście znam. I zobaczymy, jak to się ma do tego Bomb Jacka na Spectruma, nie? Od razu powiem, to nawet nie ma co sprawdzać, muza świetna, bo Sid robi robotę genialną i duży plus za to, ale powiem wam, że kuźwa, wersja spektrumowa bije to na łeb. To jest dużo brzydsze, gorsze, no i nawet same te engine, powiedzmy, ruchy tego chłopka, ta jego bezwładność podczas tamtych skoków, kurde, no spektrumowa wersja to miażdży to. Zobaczymy jeszcze w tym drugim levelu. Zobaczymy jeszcze ten drugi level. No, jedź. Brzydactwo. Tu powiem, że mój ZX Spectrum to jednak robi robotę. Nie. Okej, dobra. Nie będziemy już zanudzali. Tym oto akcentem skończymy. Sprawdziliśmy 8 gier na tym tape karcie. Czekałem na kolejne, nawet sprawdzę co nas... A nie, dobra, teraz nie będę tam patrzył. Czekałem na kolejne gierki i dajcie znać też co sądzicie o tych grach, jakie były wasze odczucia, jak wy je oceniacie, może akurat, tak jak powiedziałem, no ja... Nie wiem, chwilę im poświęcam, więc może zasługują na więcej, mają większy potencjał i dopiero pokażą, rozwiną skrzydła gdzieś tam w dalszym etapie. No ja oceniam je tak na pierwszy rzut oka, no na przykład, ale Bomb Jacka widzicie znałem, no i Bomb Jack jest dla mnie daremny na Commodore, naprawdę daremnie wygląda i Spectrum to jest mistrz świata, jeśli chodzi o Bomb Jacka. No to okej, miałem wam jeszcze powiedzieć, jak się nazywa ta gra. Ta gra na kasecie i ja ją zaraz znajdę, bo tu mam koszt z cenami. Tu muszę popisywać to wszystko, ta gra się nazywała... Magnetron... Chwila, czy to będzie tu, czy to będzie tu? Mega Apokalipsa! Pamiętacie taką grę, co też leciał ten stateczek, te tam meteory napierdzielały?
I tu mam tą mega apokalipsę i to jest gra genialna, genialna gra, naprawdę, znaczy genialna, no bardzo grywalna, dużo bardziej grywalna niż to co tam pokazywałem. No i oczywiście na koniec mi się kamera wysypała, także nagrywam to jeszcze raz, żeby się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję i do następnego, już nie mogę się doczekać, cześć!